Pozwólcie, że pominę następne dwa slajdy. Jak ktoś się tam zapisze, to będzie miał dostęp do slajdu, sobie je przeczyta. A teraz ruszymy do tej ostatniej pary, czyli do sekwencji B i B1. Ok, gdzieś tutaj jakieś czyścidełka. Guzik czyścidełka. Sytuacja wygląda tak, że następne dwie sekwencje są ułożone względem siebie, tak jak właśnie tutaj zostało pokazane. I o ile poprzednio sugerowałem wam, żebyście patrzyli, tam mieliście takie trzy bloczki, tak? Na stronie jednej, a potem mieliście trzy bloczki na stronie drugiej, żebyście po prostu mogli sobie tak to porównywać, tak? Tak to było sekwencjami A1, tak? A teraz pierwsza sekwencja i druga ma właściwie taką samą budowę koncentryczną z pojedynczym elementem w środku, ale teraz już przypadkiem nie róbcie takiego eksperymentu, że będziecie dokładnie pierwszy z pierwszym, drugi z drugim. Nie. Tak to nie działa. Tak to prawie nigdy nie działa. Tak bym to powiedział. W tym momencie jakby ta część z tą drugą koresponduje poprzez jakby całościowe jakby tematykę jakby całości, tak? Także chodzi mi o to, żebyście sobie nie zrobili kuku i nie szukali czegoś, czego nie będzie, tak? Dobrze. W takim razie popatrzmy sobie na kolejne fragmenty. Jesteśmy w prezentacji Jezusa w stosunku do liderów i generalnie w prezentacji autorytetu Jezusa w sferze duchowej i religijnej. Zaczyna się całość od sceny oczyszczenia trędowatego. Dla nas oczywiście jest to scena, która nie ma wyrazu, jakby wymiaru takiego stricte religijnego, ponieważ no, dla nas ten trąd jest taką samą chorobą jak wiele innych chorób. Wiemy nawet, że jest to relatywnie bardzo tanią do uleczenia, żeby było ciekawiej. I nie występuje w Polsce. I podobno nie występuje w Polsce, dobrze. Natomiast w jakby środowisku żydowskim jest to bardzo mocno jakby zabarwiona religijnie choroba. No, w tym sensie nawet widzimy to jakby po tym, co słyszymy od tego człowieka. On nie mówi uwolnij mnie, uzdrów mnie, mówi oczyść mnie, tak? W związku z tym to jakby nakierowuje naszą uwagę na to, że właśnie ta choroba w sposób permanentny czyni kogoś niezdolnym do dzielenia społeczności w sferze religijnej, tak? Do świątyni ten człowiek jakby nie miał dostępu, ale nie tylko do świątyni. On generalnie żył w ogóle na uboczu społeczności. Więc w sferze religijnej, nie? Społecznej w ogóle. W ogóle. W związku z tym, oczywiście mamy taką sytuację, kontekst troszeczkę jest jakby taki, że prawo przewidywało procedurę do rozpoznania trądu i procedurę do jakby potwierdzenia, że osoba dana została z trądu oczyszczona. Jednak są komentatorzy tacy, którzy wskazują, że tak naprawdę w stosunku do żadnego Żyda, żadnego Izraelity w przeciągu historii nic takiego nie miało miejsca. W związku z tym urosło przekonanie, że jeżeli do czegoś takiego dojdzie, to będzie to związane właśnie z tym, że dokona tego Mesjasz. Ten ostateczny król, ten szczególny. Można by powiedzieć, że to przekonanie w jakiś sposób może dobrze jakby trafiać w to, co czytamy jakby w naszej scenie.
To jest jedna rzecz. Aby pokazać troszeczkę jakby kontekst tego takiego człowieka, który jest jakby dotknięty trądem, no to nie będziemy czytać tych wszystkich procedur, one są dość długie, ale to, jak się ten ktoś miał zachowywać pośród społeczności, czy jak się miał, jakby miał być jakby w pewnym sensie oznaczony, że właśnie jest nośnikiem, jest właśnie dotknięty trądem. Pozwólcie, że przeczytam wam z Kapłańskiej 13 rozdział 45-46 te dwa wersety. Trędowaty, na którym jest ta plaga, winien mieć szaty rozdarte, włosy na głowie rozwieszone, brodę zasłoniętą i winien wołać: nieczysty, nieczysty. Przez cały czas trwania tej choroby będzie nieczysty. Samotnie mieszkać będzie, jego mieszkanie będzie poza obozem. W związku z tym zwróćmy uwagę, że po prostu tego człowieka dotyka nawet to, że on sam powinien w jakiś sposób się tak dodatkowo jakby poniżać i jakby naznaczać pośród społeczności, że jest tym nieczystym. Tak? No, podejrzewam, że nie trudno nam jakby sobie jakby no, dojść do tego, że taki stan mógł wytworzyć u reszty społeczności jakieś przekonanie, że ktoś taki dotknięty tak szczególnie i tak naznaczony, to on musi mieć jakiś problem z Bogiem, tak? Coś musi być jakby na rzeczy, że taka rzecz, taka choroba, choroba dotknęła tego kogoś. No i rzeczywiście w jakiś sposób pojawia się też w Starym Testamencie wzmianka o tym, że trąd może być właśnie tą jakby szczególną karą, tak? Od Boga, sądem od Boga. W związku z tym no, osoba, która jest dotknięta trądem, no, na różne sposoby mogła mieć po prostu bardzo, bardzo ciężkie życie. Co? I tutaj mamy ciekawą sytuację, bo Jezus jest w pewnej miejscowości i oto trędowaty tuż przed Nim, nie wiadomo jak i nie wiadomo skąd. Tak? Troszeczkę ciekawa, jakby, bo podobna sytuacja do tego, jak było z tą kobietą, no tylko, że no, kobieta nie miała trądu, w związku z tym nie miała dodatkowych obowiązków, ale miała inne, które też przekroczyła. Teraz mamy kolejną scenę, kiedy widzimy trędowatego. Chciałbym, żebyście zwrócili uwagę, że w innym miejscu w tekście Łukasza pojawiają się również trędowaci, nawet 10, i oni są na obrzeżach miasta i z daleka wołają: Mistrzu, zmiłuj się nad nami, tak? Czyli w jakiś sposób zachowują się zgodnie z tymi przepisami mniej więcej, które prawo nakłada. Ten człowiek, no tak wygląda na to, że też jak ta kobieta łapie się ostatniej deski ratunku, jakby w jakiś sposób wydobyć, może jest, no Łukasz znowu nie zdradza, ale gdyby się obnosił w tym momencie tutaj ze swoim trądem, mam wrażenie, że w tą bezpośrednią bliskość Jezusa, taką, która może być zamieniona potem z drugiej strony na dotyk Jezusa, nie miałby szans się w ogóle zbliżyć, tak? Czyli zwróćcie uwagę, mamy kolejną scenę, gdzie prawo jest, powiedziałbym, takie dość elastycznie, powiedziałbym, potraktowane, tak? Z jednej strony, ale chciałbym, żebyście też zobaczyli, jak to, jak do tego podszedł sam Jezus, tak? Bo znowu moglibyśmy powiedzieć, tak? Człowieku, dlaczego pojawiasz się tutaj tak jakby niewłaściwie w stosunku do prawa? Nie? Mogłoby sobie tak zdarzyć. No, czy bylibyśmy bardzo zdziwieni? Moglibyśmy powiedzieć, no Jezus zachowuje prawo, jest wszystko w porządku. Co nie? Nie ma tej sceny, tak? Nie ma tej dyskusji w ogóle. Ten cały dialog jest taki dość prosty, tak? Człowiek pada przed Jezusem na twarz, tak? I prosi Go, mówiąc: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Jezus, gest ze strony Jezusa, tak? Wyciągnąwszy rękę, dotknął Go, mówiąc: chcę, jeśli chcesz, chcę, bądź oczyszczony, możesz mnie oczyścić, tak?
zwróćcie uwagę, kolejna scenka, gdzie po prostu myśli układają się w określony schemat, tak? I całość, mam wrażenie, że jest ułożona tak specyficznie. Kiedyś wydawało mi się, z racji tego, że bardziej jakby moja sympatia była po tym jakby bliższa temu spotkaniu, temu gestowi Pana Jezusa, więc troszeczkę inaczej to widziałem, ale kiedy uświadomiłem sobie, że to jest scena właśnie w ramach dyskusji z liderami, to w tym momencie zrozumiałem, że to, co się dzieje na końcu tej całej sceny, kiedy Jezus po tym oczyszczeniu i zaraz stąd ustąpił z Niego, odsyła tego kogoś, aby pokazał się kapłanowi, możemy sobie to powiedzieć, zgodnie z prawem, i złożył ofiarę za oczyszczenie swoje, zgodnie z prawem, tak? Jaką polecił Mojżesz, tak? Ale ma to wszystko zrobić, dlaczego? Na świadectwo dla nich, tak? Czyli rzeczywiście, jeżeli ten rodzaj uzdrowienia, ten rodzaj oczyszczenia miał mieć podtekst taki, że oczekiwali, że ktoś, kto to go dokona, to może być Mesjasz, to w tym momencie Jezus, odsyłając tego kogoś właśnie do kapłanów, znowu robi to, co wcześniej jakby zostało zaplanowane. Kapłanie zostają jako liderzy pierwsi, są przygotowani przez Boga na to, aby przyjąć Chrystusa, aby Go rozpoznać i aby Go wskazać ludowi. No tak się składa, że tego nie zrobili, ale ekspozycja Jezusa wobec liderów zaczyna się właśnie znowu od nich. Tak? Musimy powiedzieć sobie jedno jasno, tak, że ten gest, wyciągnąwszy rękę, dotknął go. Jeżeli na Jezusa będziemy patrzeć jako na nauczyciela zwykłego, tak, w jakimś sensie, to w ramach prawa nie bardzo jesteśmy w stanie to obronić. W żaden sposób. Nie miał prawa. Że nie miał prawa, dokładnie. Po prostu sam na własne życzenie, bez konieczności się zanieczyszcza. Zwłaszcza, że wiemy, że potrafi uzdrowić, uwolnić bez dotyku. Tak? W Ewangelii Łukasza są takie sceny. W związku z tym mamy absolutną, jako czytelnicy, pewność, że Jezus nie jest w stanie konieczności. Dopiero kiedy połączymy to z tym, że Łukasz przedstawia Jezusa jako absolutnie szczególny autorytet, tak, jako Syna Bożego, to w tym momencie ten gest oczyszczenia, tak, no jest jakby aktem tego, że Bóg oczyszcza trędowatego. W związku z tym Bóg nie może się zanieczyścić, natomiast może oczyścić. Tak? A w tym momencie, jeżeli ten człowiek pójdzie i złoży świadectwo, to w tym momencie pokazuje na Jezusa jako na Chrystusa, i to na Chrystusa nie tylko jako tego, który ma właśnie jedynie panować jako ktoś, jak władca, polityk, potężny militarnie przywódca. Ponownie widzimy, że miłosierdzie z prawem w jakimś sensie jest tutaj połączone, bo prawo jednak zostaje jakby podpowiedziane, że ono nie może być zupełnie pominięte, tak? Ale z drugiej strony, że widzimy, że Jezus no daleko mu do legalizmu, jaki my czasami po prostu uważamy, że jest czymś zupełnie stosownym, tak? Gubimy się czasami jakby w odniesieniu się do różnych zapisów i jak sobie z tym poradzić. Wygląda na to, że Jezus, szanując różne zapisy, jednak przede wszystkim pokazuje główny charakter, jaki ma Bóg. Miłosierdzie. Ważne jest, moim zdaniem, też, aby przyjrzeć się temu człowiekowi, bo jako jeden z niewielu, mamy takich po prostu bodajże trzy przykłady u Łukasza, nie wiem, czy to wszystkie, ale on tutaj i setnik, i niewidomy pod Jerychem,
to są osoby, które są jakby zupełnie z boku, nie są jakby w tym głównie nurcie osób otaczających Jezusa, natomiast ich jakby osobiste przepracowanie, kim, kogo widzą w Jezusie, jest jakby rzeczywiście pogłębione. I widzimy to właśnie w tym, co mówią do Jezusa lub o Jezusie. Ten człowiek mówi, jeśli chcesz. Nie mówi, jeśli możesz. Jakby dla niego jakby już kwestia władzy Jezusa nie jest kwestią, tak? On pyta się tylko, czy chcesz. Tak? Dokładnie jest tam taki tryb przypuszczający. Jeśli tylko byś zechciał, mógłbyś. Dobra. To, co chciałem jeszcze zaznaczyć, że stosuje tytuł Panie, który w tym połączeniu i na dodatek na świadectwo, no znowu, moim zdaniem, Łukasza nie jest przypadkiem. W ogóle Łukasz posługuje się tytułem Pan w odniesieniu do Jezusa jako jednym, z którym zdecydowanie najczęściej stosuje, tak? Używa. I to jest o tyle istotne, że na pierwszym wykładzie mówiłem, że on się dość dobrze orientuje w Septuagincie, czyli w tym greckim przekładzie tekstów hebrajskich. I tam, w tym tłumaczeniu, a tym tłumaczeniem posługiwał się pierwszy Kościół, sam Łukasz, tetragram JHWH był właśnie tłumaczony przez określenie Kyrios. Kyrios tu jest po grecku Panie, tak? W związku z tym, kiedy widzimy u Łukasza Panie, jeżeli to nie jest zwrot do jakiegoś króla, do jakiegoś namiestnika i tak dalej, a do Jezusa, to warto zwrócić uwagę, w jakich okolicznościach to się pojawia, bo prawdopodobnie nie jest to zwrot grzecznościowy, a właśnie tak jak było w wypadku Piotra, tak? Panie, odejdź ode mnie, bo on człowiek grzeszny. Czyli on łączy Panie z tym, co odczuwa w sferze moralnej, tak? I tak się zwraca do Jezusa. Okej, okay, lecimy dalej. Kolejna scena. Czyli tam było tych kulków, tak? To mamy za sobą. Teraz jesteśmy w tej kulce, tak? Drugiej. I otóż mamy akcję. Jezus uczy w jednym z domostw i pewna grupa ma przyjaciela paralityka. Chcieliby, aby Jezus mógł go uzdrowić, tyle że jest tłok i nie mogą go dostarczyć. W związku z tym rozdrapują strop i spuszczają z góry, tuż przed Jezusa. I, no i można powiedzieć, że czasami człowiek ma wrażenie, że te wszystkie sceny są tylko po to, żeby pokazać, jaki jest właśnie autorytet Jezusa, że Jezus czyni jeden cud za drugim i kolejny, tak? Jednak trzeba powiedzieć, że w wielu wypadkach te rzeczy nadzwyczajne są jedynie drugoplanowe względem podstawowej kwestii, którą dany tekst omawia, którą się interesuje. I tak samo jak w tym poprzednim fragmencie, to oczyszczenie było ważne, ale ważniejsze było to, że liderzy, kapłani mają dostać sygnał. Jest Mesjasz pośród was. Tak? Tak teraz tutaj widzimy, że w centrum nie mamy tego właśnie i wstał, zaraz wstał i tak dalej. Między 18 i 19 wersecie, tak? A potem w 25 widzimy opis odnoszący się do tego człowieka, który został jakby spuszczony na dół i potem wstaje uzdrowiony. W środku następuje jednak właśnie dialog, taki dość specyficzny, między liderami, między faryzeuszami uczonymi w prawie, a Jezusem. I właśnie ten dialog jest sednem, bo on jakby kumuluje w sobie znowu ten element wyzwania dla liderów, ale też takiej autoprezentacji Jezusa, autorytetu. Chciałbym zwrócić na jedną rzecz uwagę. To całe zdarzenie dzieje się w takiej ramie, gdzie u góry widzimy, że generalnie sława Jezusa rosła. Natomiast tutaj Brytyjka troszkę nieszczęśliwie tłumaczy. Sam zaś oddalił się na pustkowie i modlił się.
to oddalił się, to jest no, w takim, tak przetłumaczone, jakby oni się gromadzą, ale on się oddalił. Jednak Greka sugeruje tutaj coś takiego, że oni byli skłonni się do niego co chwileczkę jakby przylepiać, tak być koło niego, a on zwykł się w tym momencie jakby częściej oddalać i modlić, tak? Czyli mówiąc krótko, to sformułowanie bardziej mówi o pewnym zwyczaju, jaki Jezus nabiera i po prostu, że jest dość często w związku z tym właśnie w odosobnieniu się modli, tak? To jest, taka jest jakby ta idea bardziej obecna. Dlaczego tu jest ta obecna modlitwa, tak? Po to, aby pokazać, tutaj widzimy, że Jezus właśnie się modli, ale też, że ma w sobie tą energię, która jakby, którą służy uzdrawiając. I ta energia jest jakby tutaj zaznaczona wprost, jest od Pana. Tak? Otóż chodzi o coś takiego, że ta cała scena z liderami jest otoczona fragmentami takimi, które ukazują Jezusa w bliskim związku z Ojcem. Tak? Ten jego autorytet w sferze religijnej nie jest oderwany od Ojca, tak? Ale jest właśnie skutkiem jakby w rezultacie tego, że właśnie ma szczególną więź z Ojcem. Tak? I to jest o tyle istotne, że tutaj jest pokazany Jezus u góry w wersetach od 15 do 17, że to On ma ten szczególny więź z Bogiem i Jego jakby wyposażenie, ale na dole w wersecie 26 będziemy widzieć tłum, który był świadkiem tych zdarzeń, które się tutaj wydarzyły, tak, które się tutaj jakby toczą, i oni rozpoznają w tym, co się wydarzyło, to, że w tym Bóg jest. Tak? Czyli Bóg jest w ramach, tak? Obecny. Problem, jaki mają liderzy w środku, jest natomiast taki. Podobno do ich przekonań należało coś takiego, że żeby kogoś uzdrowić, wcześniej powinny mu być odpuszczony grzech. No, są jakieś takie teksty żydowskie, które właśnie tak sobie projektują porządek dobrego uzdrowienia. No i przed Jezusem leży ten paralityk. No i Jezus, wybaczcie, mam wrażenie, że no, albo robi prowokację, albo, jeżeli po prostu to przekonanie, które wam przed chwileczką właśnie powiedziałem, że oni mieli, było całkowicie trafne, no to mówiąc krótko, robi to, tylko robi to jakby jawnie, nazywa rzeczy po imieniu, tak? Przy wcześniejszych uzdrowieniach jakby ten element oczyszczenia z grzechu jakby nie pojawił się literalnie, nie? Tutaj jednak przed liderami, proszę bardzo. No i zaczyna, tak? Człowieku, odpuszczone są ci grzechy twoje. Reakcja w myślach liderów. Wtedy uczeni w piśmie i faryzeusze zaczęli zastanawiać się i mówić, któż to jest, co bluźni? Czyli któż to jest, już mu zarzucili, że bluźni, tak? Powiedziałbym tak. Pytanie, czy bluźni? Jeżeli nie bluźni, to kim jest? Jeżeli jest kimś tam odpowiednim, co wiem, to może bluźni. Jakieś takie dość specyficzne sformułowanie. Któż to jest, co bluźni? Któż może grzechy odpuszczać, jeśli nie Bóg jedynie? Czy to ich przypuszczenie, że Bóg jedynie może odpuszczać grzechy, jest trafne? Trafne? Widzę, że reszta jest zamrożona i ja nie wiem, czy skłaniacie się, że tak, czy raczej, że nie? Trafne. No więc okej, oprę się na tej grupie, co mówi, że trafne. Za wyjątkiem tego, który dostanie od Boga immunitet. No. Nie, aha, rozumiem. Dobrze, inaczej. Mam wrażenie, że teksty Starego Testamentu przedstawiają jednak jedynie Boga jako tego, który rzeczywiście może odpuścić. Tak? I to na dodatek jest taki ładny werset w Izajaszu, jeżeli dobrze pamiętam, ze względu na samego siebie, czyli jakby ze względu na swój własny charakter, on ma i pozycję, może odpuścić, tak? I w związku z tym ich przypuszczenie jest słuszne, tak? Tylko czy pytanie, czy ich procesy jakby zachodzą jakby uczciwie, jeśli chodzi o ich stosunek do Jezusa. W związku z tym, że Jezus tutaj widzimy, rozpoznaje to, co jest w ich myślach. Oczywiście myślę, że Jezus w pewnym sensie mógłby odgadnąć, ale wydaje się, że tutaj Łukasz raczej pokazuje Jezusa jako tego, który zna ich rzeczywiście myśli. Cóż to rozważacie w sercach waszych?
pamiętajcie, że w sensie biblijnym serce to raczej nasz umysł, nasza świadomość, tak? Nasze świadome działania umysłowe. Co jest łatwiej rzec? Odpuszczone są ci grzechy twoje, czy wstań i chodź? No wydaje się, że zdecydowanie łatwiej jest powiedzieć odpuszczone są grzechy twoje, ponieważ tego nikt nie zweryfikuje, tak? Po prostu nie ma jak. A no, jeżeli ktoś jest ewidentnie chory, no powiedzieć mu wstań i chodź, no to znaczy, że ktoś musiał jednak coś spowodować. I teraz zwróćcie uwagę, że chyba nam trochę Łukasz podpowiada po środkowej części wersetu 24. Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc na ziemi odpuszczać grzechy, rzekł do sparaliżowanego, powiadam ci, wstań, podnieś łoże swoje i idź do domu swego. Albo też rzekł do sparaliżowanego, byłoby takim elementem wtrąconym, i całość, ta część pierwsza, lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc na ziemi odpuszczać grzechy, powiadam ci, wstań. Być może to jest razem słowa Jezusa. No trudno jest troszeczkę zdecydować. Ale tak czy siak, Jezus pokazuje tutaj, w każdym razie Łukasz pokazuje, że Syn Człowieczy ma autorytet odpuszczać grzechy, tak? Zwróćcie uwagę, że nagle pojawia się tytuł, który wcześniej był nieobecny. Syn Człowieczy. Jeżeli go kojarzycie dobrze, to powinniśmy go skojarzyć z Danielem, 7 rozdział, to wówczas byśmy, znaczy oni rozumieją, że po prostu Jezus nawiązuje do władcy tego obrazu Syna Człowieczego, który ma władać i którego królestwo ma nie mieć końca, tak? W związku z tym teraz no Jezus mówi bardzo otwartym tekstem wobec liderów, z czym do nich przychodzi, tak? Jako kto do nich przychodzi. I w rezultacie mają dowód. To, co Jezus zrobił wcześniej, jakby zadając im to pytanie, co jest łatwiej powiedzieć, to jakby troszeczkę ich złapał w ich pułapkę, tak? No się w pułapkę, w pewnym jakby no, złapał ich na tym, jak myślą. Skoro uważacie, że łatwo szafować słowem, to teraz jakby sami ocencie, ponieważ pojawia się dowód. Pojawia się dowód wprost. Teraz jest pytanie, jakby piłeczka po waszej stronie. Czy potraficie uczciwie się odnieść do tego eksperymentu, który został przeprowadzony na waszych oczach? Tak? Czy potraficie się uczciwie do tego odnieść? Czy potraficie jakby w związku z tym nazwać rzeczy z tym, jak wam podpowiadam, że należałoby nazwać. I nie poznajemy ich odpowiedzi, tak? Nie poznajemy. Oni w ogóle tutaj nie powiedzieli ani słowa trzeba liderzy, tak? To jest cały czas rozmowa Jezusa z ich myślami. Jeżeli ktoś wysłucha wykładu Fruchtenbauma, to się dowie, dlaczego oni tutaj milczą. Ja to już pominę, natomiast chciałbym, żebyście zwrócili uwagę. Ich zdania nie poznajemy, ich nastawienie poznajemy troszeczkę przez to pytanie, które tutaj zadają w 21. Któż to jest, co bluźni? Ale widzimy, że ludzie i ten uzdrowiony ma świadomość tego, że został dotknięty przez Boga. Czytamy w 25. I odszedł do domu swego, chwaląc Boga. A 26. I zdumienie ogarnęło wszystkich i chwalili Boga i byli pełni lęku, mówiąc, niezwykłe rzeczy oglądaliśmy dzisiaj. Tak? Czyli zwróćcie uwagę, liderzy się zastanawiają, co zrobić z Jezusem. Lud nie ma wątpliwości, że w tym jest Bóg. Tak? To powiedziałbym bardzo taki specyficzny układ. Czasami mam bardzo mieszane uczucia o tym, którędy idzie większość, czy w naszym środowisku, czy czasami poza naszym środowiskiem. Ale trzeba powiedzieć, że bywają i takie momenty, kiedy lud wyprzedza liderów. I to jest sytuacja bardzo taka no, dziwna. Dziwna. Myślę, że z punktu widzenia Jezusa bardzo niepożądana. Dobra. Więc, żebyśmy jakoś zdążyli. Doszliśmy teraz do kulki trzeciej. I to jest
główny akcent tego wszystkiego, tej rzeczy. Następna będzie korespondować z tym, a potem będzie jeszcze z tym. Co my tu mamy? Po tym zdarzeniu, które żeśmy omówili, mamy przedstawienie powołania Lewiego, który był celnikiem. Lewi, no to imię jest typowo żydowskie, może sugerować, że nawet z pokolenia jakiegoś kapłańskiego. Zajmuje się cłem, czyli mówiąc krótko, troszeczkę zszedł z punktu widzenia Żydów na złą drogę, bo zaczyna jakby wspierać mało pobożne instytucje. Tak, celnik. Tak. Tak. Chciałbym wam powiedzieć więcej, dlaczego jakby tak to poukładałem i dlaczego, co ja właśnie tutaj właściwie, co ja wam tutaj pokazuję, tak? Pokazuję wam coś takiego, że ta cała historia składa się z takiej drabinki. Jezus coś robi pozytywnego i spotyka się to z pewnym jakby niezrozumieniem, z pewnym jakby oporem też ze strony liderów. Stara się odpowiedzieć na to jakoś pozytywnie. I to znowu jest coś, jakby znowu jest jakiś problem ze zrozumieniem, tak? I znowu odpowiada w jakiś sposób, tak w miarę konstruktywnie, tak żeby po prostu mogli coś z tego zyskać. Ale ostatecznie oferuje im wypowiedź, która w jakiś sposób komentuje cały ich stan nieporozumienia, do jakiego co chwileczkę dochodzą, kiedy starają się jakby skonfrontować z Jezusem. Tak? Przejdźmy troszeczkę jakby te odpowiedzi, które się tutaj wydarzają i zaraz mam wrażenie, się jakoś coś wyjaśni, tak? A jeżeli nie wyjaśni, no to trudno to już. Czyli tak. Powołał Lewiego. Lewi w związku z tym wyprawił imprezę. Jezus tam jest ze swoimi uczniami. No i reakcja faryzeuszy i uczonych w piśmie jest taki. Szemrali, mówiąc do uczniów jego. Czyli nawet znowu chłopaki nie pójdą do szefa, nie powiedzą wprost, co jest z tobą, tak? Tylko znowu gdzieś tam po kątach, tak? Dlaczego z celnikami, grzesznikami i grzesznikami jecie i pijecie? No to jest ciekawe, bo to jest znowu pytanie o granice kościoła, tak? O, przeskakuję teraz troszeczkę, ale zawsze jest ten problem, tak? Jakie są granice relacji, zażyłości z tymi, którzy są obok nas w pewnym sensie i jakby nie są ściśle jakby świadomością jakby względem Boga tu, gdzie my. No więc taki jest zabrzut, tak? To, co robi Jezus, wydaje mi się krzywe. Chodzi po krzywych ludziach i pod krzywe domy, jakby pod krzywymi domami jakoś gości, tak? Oczywiście zwróćcie uwagę, że tam w tych imprezach to po prostu to jest, leży się, tak? Czyli jakby trudno utrzymać taki formalny dystans, tak? Że ja przyjdę do was, ale będę was tego uczył, tak? Nie, leżymy, jemy coś, rozmawiamy, jakby już sama forma fizyczna jakby od razu ustala jakby trochę inny rodzaj kontaktu. No i w związku z tym ta społeczność stołu w ogóle w tym środowisku jest bardzo istotna. Co my tu mamy dalej? Jezus w związku z tym odpowiada. Nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzesznych. To są wersety 31-32. I problem z tą odpowiedzią jest tego typu. Z jednej strony Jezus rzeczywiście chce sięgnąć tych, którzy odczuwają realny problem ze swoim złym życiem, z tym złem, które odczuwają sobie jako przeszkodę w jakiś sposób, tak? Jako ciężar. Tym chce wyjść naprzeciw, tym chce pomóc. I tutaj ich określa jako tych, którzy się źle mają, tak? Ale z drugiej strony tym, którzy właśnie no, mają świadomość swojego grzechu i potrzebują upamiętania. Z drugiej strony, no tak się wydaje, że Jezus sugeruje, że no, są oczywiście inni, sprawiedliwi, którzy nie potrzebują upamiętania, no i im nie przeszkadza, niech robią swoje, tak? Problem, jaki tutaj mamy, jest tego typu.
że możemy wziąć tą odpowiedź Pana Jezusa tak, jak jest. I ona może całkowicie dobrze pasować do tej sytuacji ludzi, z którymi Jezus się kontaktuje. Dlaczego? Ponieważ Biblia zna przykłady, kiedy nazywani są różni bohaterowie po prostu sprawiedliwymi przed Bogiem, tak? I to jest określenie do ludzi realnie istniejących, a nie jakichś fikcyjnych ideałów, tak? W związku z tym osoba, która jakby zachowywała się jakby w ramach prawa, mogła uzyskać bez problemu takiego typu określenie, że jest po prostu sprawiedliwa względem Boga. No i w związku z tym rzeczywiście Jezus w tym momencie sięga tam, gdzie akurat obecny system no jakoś nie ma ochoty sięgać. Co na pewno jest jego wadą i błędem. Z drugiej strony jednak w innych miejscach tekstów Łukasza dowiemy się, że faryzeusze i uczeni w prawie to właśnie tacy, którzy mają problem ze wzrokiem. Otóż nie widzą swojego zła. Nie widzą swojego zła i jakby nie dostrzegają, że co do zasady też są grzeszni. A nawet tak bardzo nie widzą swojego zła, że zaczynają pogardzać innymi. Co już jest jakby dokłada do tego ogródka tego, że są właśnie niestety nie mniej krzywi jak reszta. W związku z tym ten tekst Jezusa może być troszeczkę przewrotny. Może być zrozumiany, że taki, że Jezus im mówi, jak ktoś nie potrzebuje, no to rozumie ich, tak? Ale to pytanie, czy na pewno, mój drogi, nie potrzebujesz, tak? Dużo tutaj zależy od tego, z kim naprawdę Jezus rozmawiał. To jest początek rozmów z liderami i my nie wiemy, z kim rozmawiał. Ewidentnie były różne grupy liderów. Z jednymi Jezus rozmawiał łagodniej i ta perswazja z jego strony była, powiedziałbym, taka w klimacie przyzwoitym i były takie grupy liderów, w których od razu szło na noże, tak? Ta druga grupa, no to jest taka, którą przede wszystkim cechuje obłuda. I w związku z tym ta scena przebiega w miarę łagodnie. Możemy przypuszczać, że Jezus rozmawia z takimi liderami, którzy rokują, że się tak wyrażę. Co nie? Pojawia się w związku z tym drugi zarzut. No, jecie i pijecie, tak? No, nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzesznych. No, ale to teraz wróćcie. Twoi i ty jecie i pijecie. I to jeszcze w tamtym towarzystwie. No i teraz mówisz, że przychodzisz robić takie rzeczy. Czyli nie wzywać sprawiedliwych, ale tych grzesznych. Ale popatrz, co robią ludzie pobożni, tak? I cytują, jakby przypominają mu, jak się zachowuje Jan i jego uczniowie. 33 werset. Oni zaś rzekli do niego, uczniowie Jana często poszczą i odprawiają modły. Podobnie i uczniowie faryzeuszów. Twoi zaś jedzą i piją, tak? Wracają, jedzą i piją, tak? No i tutaj zaczyna się odpowiedź druga, która jest bardzo szczególna. Jezus odpowiadał obrazowo i korzysta jakby z dwóch obrazów. Raz to wesele, drugi raz postać taka oblubieńca. Oczywiście z weselem jest związane. No więc mówi coś takiego, że czy możecie sprawić, by uczestnicy wesela, dopóki oblubieniec jest z nimi, pościli. Otóż w prawie żydowskim jakby w tej tradycji była taka, że w czasie wesela i post był zakazany, i żałoba była zakazana. Nawet chyba służba wojskowa była jakoś tam zawieszona. Coś w tym rodzaju, mam nadzieję, że nie pomylę. A nawet nie, ciężka praca jakakolwiek, tak? Czyli mówiąc krótko, kiedy jest czas wesela, a wesele u nich trwa tydzień, nie tak jak u nas, no to ten okres jest zupełnie szczególny. No i Jezus mówi, pokazuje im, że teraz jego uczniowie są w takim układzie. Jest ten oblubieniec, w domyśle Jezus, są jego towarzysze, tak, tego wesela i oni są razem. I ze względu na to, jak ich przedstawia, mówi, w związku z tym post nie ma żadnego sensu. Jest absurdalny. Ale kiedy on zniknie spośród nich, wtedy oni pościć będą.
W którym momencie wam by się zapaliły żarówki, kiedy byście słuchali takiej odpowiedzi Jezusa? Spróbujcie się znowu wmyśleć w ich sytuację, no bo my jesteśmy jakby po stronie Jezusa, no tam by się żadne żarówki nie zapaliły, Holendrze. Ale już widzę, że niestety klapa totalna, ale nic, ten tekst musimy przegadać. Przynajmniej ten tekst przegadamy, no dobra. No. Moim zdaniem powinno wam się zapalić dwa razy, tak? Kiedy zniknie? Z jednej strony kiedy zniknie, ale może niekoniecznie, bo to jest pytanie, a dlaczego obecność tutaj tego konkretnego nauczyciela, bądź jego nieobecność, miałaby zawiesić procedurę, jakby ten post? Przepraszam, a co on o sobie myśli? To jest pierwsza sprawa, tak? Bo pytanie jest zawsze, a co to jest post, do czego zmierza post, tak? Dlaczego pobożni ludzie podejmują post? Oczywiście jest cały szereg, wytworzył się cały szereg jakby powodów podejmowania postu, ale powiedziałbym tak, że bardzo upraszczając rzecz, ale jednak sprowadzając też do tego głównego nurtu, to bym powiedział tak. Na pewno post ma za zadanie w jakiś sposób i zbliżyć się do Boga, i w jakiś sensie uniżyć się przed Nim w tej próbie zbliżenia i i w jakiś sposób właśnie poddać się Bożemu działaniu. Nie? Oczywiście pojawiały się posty w różnych miejscach, jakby intencyjne, tak? Ale generalnie to zawsze było związane z tym, że człowiek właśnie chciał się zbliżyć z Bogiem i w tym momencie jakby liczył na to, że też Bóg odpowie na określone rzeczy, które tam postu kierował. W związku z tym, kiedy Jezus mówi o sobie jako oblubieńcu, i w związku z tym, że jego uczniowie, będąc przy nim, nie muszą pościć, to dla Żydów innych mówią, zaraz, a kto Boga wymazał z nieba? Tak? Co on poszedł, zniknął teraz? Bo chcę, żebyście to zrozumieli, że po prostu Jezus wali jak z armaty tak naprawdę, tylko że jak się tego nie przemyśli, to nam to kompletnie ujdzie. Tak? Po drugie, ten obraz oblubieńca, to mamy jeszcze taki, że jednak jest on dość często używany w Starym Testamencie, kiedy właśnie Bóg ze swoim ludem jest właśnie jak mąż i żona. Tak? I ten obraz jest dość często wykorzystywany, niestety dość często bardzo negatywnie, w sensie takim, że żona niestety nie najlepiej się prowadzi, tak? I raczej zdradza, raczej odchodzi, jest żoną niewierną, tak? Ale i tak, czytamy u Jeremiasza, po tym wszystkim właśnie mówi, nawróć się żono, tak? Kiedy zaczniecie czytać początek Jeremiasza, zobaczycie, że pomimo to Bóg przedstawia się nadal jako oblubieniec i nadal jest gotowy do przebaczenia i odbudowania tego związku. W związku z tym, kiedy teraz Jezus tutaj używa tego podwójnego elementu, wesela, i nazywa się oblubieńcem, i na dodatek jeszcze mówi, że ci, którzy są przy Nim, nie muszą pościć, ale kiedy On odejdzie, to będą pościć, to zwróćcie uwagę, jakiego ważnego jakby przemapowania jakby dokonuje, bo mówi, jeżeli Go nie będzie, to będą pościć, to znaczy, że będą chcieli w jakiś sposób wejść w tą relację z Nim, tak? To jest cała sprawa. I teraz, no, zwróćcie uwagę, nie wprost, nie tak jakby powiedziałbym bardzo wyraziście, ale jednak tekst Łukasza co chwileczkę nam podpowiada, za kogo Łukasz Jezusa uważa, tak? I te wszystkie jego wypowiedzi, one są nie wprost w jakimś sensie dla nas, ale one są bardzo mocne. Dobrze. Okej. Co my tu mamy? W związku z tym przedyskutowaliśmy te odpowiedzi. W takim razie, do czego ostatecznie Jezus tutaj dochodzi? Na sam koniec, no trochę się lituje nad tą całą resztą, bo on jest w stanie ich zrozumieć, tak? On jest w stanie ich zrozumieć, tak samo jak rozumie uczniów na łodzi,
że no, jeszcze muszą troszeczkę jakby przepracować parę rzeczy. On jest w stanie zrozumieć to, w jakim miejscu mentalnie są ci, którzy go opracają, jakby obserwują, doświadczają i sami chcą iść za Bogiem. Ich sytuację obrazuje właśnie takimi obrazami. I po pierwsze pokazuje im coś takiego. Powiedział im także podobieństwo. Nikt nie odrywa kawałka, zwróć uwagę, podobieństwo, liczba pojedyncza. I następuje cały szereg, tak? To jest kilka razy u Łukasza się takie coś zdarza. Czyli jakby to całość pracuje na to, aby oni sobie odpowiednie rzeczy pokojarzyli, jak pewne rzeczy działają lub działać powinny. Nikt nie odrywa kawałka z nowej szaty, aby połatać szatę starą, bo inaczej rozedrze nowe, a łata z nowego nie będzie się nadawała do starego. I nikt nie wlewa młodego wina do starych bukłaków, bo inaczej młode wino rozsadzi bukłaki, samo się wyleje, jeszcze bukłaki zniszczą. Lecz młode wino należy dać do nowych bukłaków. I nikt, napiwszy się starego, nie chce od razu młodego. Mówi bowiem, stare jest lepsze. Całkiem niedawno spotkałem się z komentarzem do tych słów, który zupełnie poszedł jakby w innym kierunku, kompletnie w innym kierunku niż to, jak ja to widzę. Jeżeli ktoś z Was będzie chciał posłuchać takiego komentarza, to musi się wybrać chociażby chyba na Waszą stronę na wykłady Fruchtenbauma. Tak? Fruchtenbaum, Arnold Fruchtenbaum. Są jego wykłady na stronie zboru ze Świętochłowic, ale również ze zboru w Palowic. Bardzo ciekawe. Tamten komentator idzie z tym tekstem inaczej. Ja Wam zaproponuję tak, jak ja to widzę. Co chcieli tutaj zrobić liderzy z tym, co widzieli u Jezusa jego uczniów? Usiłowali go wkomponować, wcisnąć w jakieś ramy, które uważają za właściwe, za takie, które właśnie obejmują ten odpowiedni sposób funkcjonowania rabiego, tak? Rabiego jego uczniów. Okazuje się, że mają co chwileczkę jakiś problem. No i mam wrażenie, że właśnie Jezus im mówi, tak? Oto stoi przed wami pewna absolutna nowość. Nowość, której nie jesteście w stanie wcisnąć, ponieważ jest to nowość i nowa jakość w skali historycznej unikalna. Stoi przed wami nie kolejny prorok, nie kolejny nauczyciel, nie kolejny uzdrowiciel. Stoi przed wami Syn Boży, tak? Syn Człowieczy. I teraz mamy jakby nieporównywalną z żadną inną sytuację. I teraz sytuacja jest właśnie taka. Chcecie do starej szaty wytargać coś z nowej szaty i załatać tamtej starej dziurę. Tak? I na marginesie. Marek posługuje się materiałem, suknem. Trochę inaczej buduje ten element. On się posługuje suknem, że jest jakieś coś ze starego sukna i wziąć sobie jakieś nowe sukno i załatać jakąś dziurę, która tutaj powstała. Łukasz idzie inaczej, pokazuje, że jest cały strój, tak? Jest cały strój, jest stary strój, który się jakoś znosił, został zużyty, pojawiły się dziury, tak? W jakimś sensie przestał być dostateczny. I teraz mówi, jest nowy strój. Nie próbujcie z tego nowego wytargiwać rzeczy i łatać stare dziury, bo to nie ma sensu i to nie będzie działać. I teraz, żeby pokazać, jak to nie będzie działać, to właśnie no, odwołuje się do doświadczenia. Nowy materiał jest mocny i łatanie nim starych materiałów powoduje to, że niestety nie jest się w stanie dobrze umocować tego, bo to będzie obciągać, będzie po prostu zrywać ten stary, zużyty materiał. Przechodzi jakby poziom dalej. Mówi, no to samo jest z winem i bukłakami. Stare bukłaki robią się sztywniejsze, i są w stanie przechowywać stare wino, które już nie pracuje. Jeżeli nalejemy do tego wino, które jeszcze musuje, jeszcze jest w nim sporo jakby gazu, to prowadzi to po prostu do tego, że te bukłaki się rozlecą i nastąpi zniszczenie. W związku z tym skutek jest tego taki. Młode wino należy dać do nowych bukłaków. Wtedy nowe wino przetrwa. I tutaj ostatnia scena to jest to, rozumie, że dobrze jest chodzić w tym, co znacie i co lubicie.
39, tak? Nikt to napiwszy się starego nie chce od razu młodego. Mówi bowiem, stare jest lepsze, tak? Rozumie was, że będąc w tym, co znacie, co rozumiecie, w czym się, co jest wszystko jakby dla was oswojone, tak? Czujecie się dobrze. Ale jest dla was wyzwanie. Przyszło młode wino. Jakie są wasze bukłaki? Czy jesteście w stanie wyjść z tego, co zesztywniałe? Mam wrażenie, że ten obraz cały, zwłaszcza jego część centralna, wersety 37-38, to właśnie jest mowa o tym, w jakim stanie mentalnym znajdują się oni jako liderzy. Czy są się w stanie uczyć? Czy są w stanie nadążać za tym, co Bóg robi teraz? Nie to, co jakby się udało im wypracować, ale czy oni są w stanie nadążać za Bogiem teraz? Uczyć się od Niego, przyjąć to, co Bóg robi nowego. Zwróćcie uwagę, że to jest o tyle istotne, że my, Łukasz w swojej Ewangelii, zaprasza do uczniostwa. Do uczniostwa, czyli jakby do pewnego procesu, który nie przestaje się, w którym człowiek nie powinien się przestawać rozwijać, dosłownie uczyć, tak? I teraz jest pytanie, czy my nie musimy dołożyć szczególnych starań, aby nasze bukłaki nie skostniały? Czy chcemy żyć przeszłością, czy też chcemy być w Bożym planie, w Bożym działaniu, w tym, co On dookoła nas, pośród nas chce zrobić teraz, nie? Czy też po prostu chcemy żyć jakimś wspomnieniem, jakimś nawykiem? Okej. Moi drodzy, przeszliśmy nie zupełnie to, co chciałem, ale jest 35 i mówiąc krótko, nie wiem, czy mam iść dalej. No, nie ma szans, żebym dogonił to do wszystkiego, co bym chciał. To jest sekundkę. Powiedziałbym tak. Jedno załatwimy bardzo krótko. To jest... sekundkę. Zaraz. Co ja tutaj miałem? To było centrum. Wtedy niektórzy farzyli... Okej. Pozwólcie, że wam tylko skomentuję. Następna scena. Znowu się pojawia Syn Człowieczy. Tak? Tu był Syn Człowieczy. Jako ten, który miał autorytet odpuszczania grzechów. Tutaj Syn Człowieczy jako Pan Sabatu. No, że tych, że tak powiem, farzeuszy nie trafił na miejscu nic, to ja się nie dziwię. Ja się dziwię, znaczy się. Bo jaki może być sens tego określenia Pan Sabatu dla Żyda? No, wiemy, że to Bóg ustalił sabat. Wiemy, że oni zachowywali sabat właśnie z szacunku dla Jahwe, tak? I nagle przychodzi, tak? Cieśla z Nazaretu. No, ale oczywiście już ma pewne objawienie i ujawnienia za sobą wobec ludzi i mówi, drodzy panowie, ja jestem Panem Sabatu. Dla nas te kody są jakby nie do końca może mocne, ale dla Żydów moim zdaniem te określenia były niesłychanie mocne. Tak ja sobie to przynajmniej rozczytuję. Ważne jest w tej scenie, oczywiście jest to, idą przez pola, jest sabat, wyłuskują zboże, jedzą i oczywiście tutaj Jezus konfrontuje liderów i ich tradycje z tym, co on uważa, że jest rzeczą słuszną. Przede wszystkim pokazuje im, że nieuważnie czytają pismo. Tak? Że ich legalizm poszedł tak daleko, że w pewnym sensie zaczynają pomijać różne rzeczy, które wskazują bardziej na miłosierdzie niż na legalizm i które odnajdują się już w samym piśmie. Tak? Pokazuje im, że skoro Dawid, który no jest dla was autorytetem,
mógł takie coś zrobić, wziął i zjadł ze swoimi ludźmi chleby pokładne, które mogli jeść wyłącznie kapłani. Wyłącznie. Czyli jakaś granica została, no, wydawało się nieprzekraczalna, jednak przekroczona. I ten kapłan nie miał z tym problemu. To jest ważne. On nie miał z tym problemu. On zadał tylko jedno pytanie. Czy twoi wojowie są czyści? Tak, są czyści. Nie ma tematu. W tej określonej sytuacji mogę ci to dać. Zwróćcie uwagę, jaka była elastyczność. Pytanie, czy my rozumiemy, jakie są rzeczywiste, realne granice tego, co my uważamy, że to jest nieprzekraczalne. Tak? Wydaje się, że miłosierdzie to jest naprawdę ważny kierunek, który dobrze trzyma. I tutaj Jezus mówi, to skoro tamten, który jest dla was autorytetem, uczynił coś takiego i nie wypominacie mu tego, to o ileż bardziej zjedzenie rzeczy naturalnej nie jest żadnym przewinieniem, tym bardziej, że robią go towarzysze Syna Człowieczego, który jest Panem Szabatu. Tak? Czyli jakby gra jest na dwóch stopniach. Z jednej strony Dawid uczynił coś, co wydawałoby się większym przestępstwem, uczniowie robią jakby mniejsze przestępstwo, ale ten, który jest z uczniami, jest większy od tego, który kim jest Dawid. Tak? Niech to zostanie. Czyli tutaj następuje jakby gra wprost autorytetem Syna Człowieczego. Tak? Ma prawo odpuszczać grzechy, jest Panem Sabatu, tutaj jest zachęta, zachowajcie otwarte umysły, tak? Słuchajcie uważnie i patrzcie uważnie, co się dzieje, tak? I fragment ostatni, to jest znowu Jezus w synagodze. I to jest, zwróćcie uwagę, to jest jakby pierwszy fragment, w którym widzimy, że liderzy wolą stać na swoich stanowiskach, wolą bronić swojego interesu i swojej pozycji, niż skorzystać z zachęty po prostu się nawrócić, tak? Jakby zawrócić ze swojej drogi. Ten układ jest dość prosty. Widzimy, że od samego początku mają szemrane intencje wobec Jezusa. Od razu podpatrywali i to z określoną jakby intencją, tak? Czy uzdrawia w szabat, aby znaleźć podstawę do oskarżenia go, tak? Więc oni od razu już wiedzą, nie wiem, jest atmosfera polowania. Mamy atmosferę polowania. Potem mamy wprowadzenie tego człowieka, tak? Który jest, ma określoną potrzebę. Tutaj po drugiej stronie wersecie 10, czyli w 8 jest wprowadzony, że jest określony człowiek z określoną potrzebą. W 10 widzimy, że zostaje po prostu uzdrowiony. Natomiast w centrum to jest właśnie ten element konfrontacji z liderami. I to jest, z wielkiej armaty strzał do nich. Ponieważ pokazuje im przez to pytanie, że przez swój system, przez swój legalizm osiągnęli stan taki, że stoją po stronie śmierci. Stoją po stronie zła. I kiedy zostają zapytani, czy można czynić dobrze, czy źle, tak, życie ocalić, czy zataić, oni nabierają wody w usta. Tak? Bo w tym momencie, jeżeli coś powiedzą, no to muszą powiedzieć, de facto wycofujemy się ze swojej nauki, z tego, co jakby wykuliśmy przez lata, jako tradycję. Dlatego werset 11 nie bardzo nas dziwi, tak? Zły system będzie powodował, że jego obrońcy będą właśnie ostatecznie przejawiali wręcz agresję, tak? I to jest pierwsza jakby zajawka, pierwsza tak wyraźna zajawka tego, że powoli, ale nad Jezusem zbierają się chmury, tak? No, a w takim razie fragment ten na dole, to sobie sami już dopowiecie. Bo już wiecie, jak to czytać, co nie? Więc nie ma tematu. Dla uproszczenia mogę powiedzieć tylko tyle, że w tym centralnym elemencie, przelecimy szybko do tego. Mamy po drugiej stronie, z jednej strony ten obraz czworakiej roli, ale wszystko zostaje jakby skumulowane w mniejszej objętościowo jakby materiale i widzimy, że tutaj Jezus objaśnia właściwie, że kiedy mówi o roli, mówi tak naprawdę znowu nie o sercu, nie o czymś nieokreślonym w nas, co jakoś tam odpowie na Słowo Boże bądź nie, ale na
uczciwości, na świadomym, na świadomej odpowiedzi na to, co zrobię ze słowem, które do mnie dociera. Tak? I pokazuje, że są różne możliwości odpowiedzi. Jest jakby odpowiedź zdecydowanie na nie. Jest jakiś element buntu, wyśmiania, generalnie jakaś być może próba życia autonomicznego, jakaś taka wiara, że mogę żyć autonomicznie bez Boga. I to jest, jak sądzę, ta pierwsza gleba. Potem mamy trzy gleby, które w jakimś sensie ziarno przyjęły, ale dwie pierwsze to są takie, które w jakiś sposób czegoś niedostatek. Pokazuje na opoce niby, tak? Czyli to, które łatwo przyjmują, ale łatwo też odchodzą. Widać, że jest jakiś taki łatwo u kogoś przyjść, jakby pojawić się pewien entuzjazm, ale ten entuzjazm jest niepogłębiony. Tak? On się nie zamienia na coś, co ktoś chce w jakiś sposób w sobie umocnić. Dlatego też obraz tej skały, tej gleby jest dość trafny, bo on się jakby, to ziarno pojawia się jakby na powierzchni, ale ostatecznie człowiek nie dokonuje żadnej pracy, aby to ziarno weszło głębiej i mogło się właśnie zakorzenić. Więc tak to mniej więcej wygląda. Widzimy, że to ziarno, które wpada między ciernie, to Jezus komentuje, że to jest ktoś, kto idąc drogą wśród trosk, bogactw, rozkoszy życia, ulegają przyduszeniu. Widać, że jest w tym jakiś sposób, jakieś rozproszenie co do głównego oddania. Bardzo możliwe, że jest to ktoś taki, kto rozpoczął od tego, że ziarno przyjął, to ziarno w jakiś sposób wpadło dość głęboko, więc ono już trudno je wyrzucić z siebie, tak? Ale to jest moje teraz przypuszczenie, gdzieś następuje jakby odnowienie innych kanałów zasilania i człowiek zaczyna jakby od nowa widzieć, że no być może jeszcze inne rzeczy też warto było jakoś przygarnąć do tego swojego życia i nagle to życie zaczyna być rozproszone, to oddanie zaczyna być takie pomieszane. Zwróćcie uwagę, że tym pomieszaniem, źródłem tego pomieszania mogą być rzeczy zupełnie przeciwstawne, mogą być troski, ale również rozkosze, tak? Więc kompletnie przeciwstawne historie mogą człowieka kompletnie jakby rozproszyć w jego byciu zasilonym słowem. I tutaj wraca nam w ostatniej glebie, werset 15a, 15c, widzimy, że znowu wraca idea procesu. Proces. Dobra gleba to jest ta postawa umysłu, nastawienia, szczerości, która przyjmie słowo Chrystusa i przyjmie Jego właśnie szczerze, uczciwie, pozytywnie, w tym sensie do siebie, dla siebie i odbija się to tym, że Jego słowo zostaje zachowane, czyli jest pewien wysiłek po mojej stronie, ja dbam o to, w jakiś sposób właśnie dbam o to ziarno, tak? Ale owoce są wynikiem właśnie długiego procesu. To nie jest coś, co jest właśnie sprintem, co jest jakby akcją, co jest wydarzeniem, kropka. To jest coś, nad czym my pracujemy i Bóg w jakiś sposób pracuje właśnie przez swoje słowo w nas. Ostatni komentarz. Ta część jest otoczona takimi słowami. I pytali go, jego uczniowie, co to znaczy, co znaczy to podobieństwo, oczywiście to, które potem teraz Jezus wyjaśniał. A on im rzekł, wam dane jest poznać tajemnice Królestwa Bożego, ale innym podaje się je w podobieństwach, aby patrząc nie widzieli, a słuchając nie rozumieli. Jezus przywołuje tekst z Izajasza i no, łatwo nam przyjąć takie coś, że właściwie ktoś skreśla kogoś. Tak? Jednak jakbyście poczytali tekst Izajasza, jakbyście poczytali tekst Jeremiasza, w Jeremiaszu też się to pojawia sformułowania wielokrotnie, to widzimy, że to nie jest wyrok nad kimś, ale to jest odpowiedź na kogoś, kto w jakiś sposób
zareagował na Boże przesłanie tak, że potraktował to jako rzecz błahą, nieistotną, niewartą zainteresowania. I ta nasza oczywiście scena, ona się dzieje już po tym przejściu przez ten właśnie punkt centralny całej sekcji, czy tam właśnie, gdzie już myśmy poznali, że ludzie i liderzy, część ludzi i liderzy odpowiedzieli negatywnie na misję Jana i na misję Jezusa. W związku z tym tutaj właśnie już widzimy konsekwencje tego. Jezus zmienił sposób mówienia. Mówi do tych, którzy zostaną zainteresowani i chcą zrobić krok dalej, ale nie uszczęśliwia na siłę. Nie chcesz? Sorry. Ale widzi w tym jakiś element tego, że to nie jest nie chcę ci tego dać, bo nie, tylko dlatego, że ludzie jakby sami odwracając się od Boga otrzymują od Niego jakby trudniejszy przekaz. Wydaje się być trudniejszy. Natomiast jeszcze jedna rzecz. Tu się wydaje, że jest jakby skreśleni, tak? Ale oni tacy nie są. I widzimy to po tym, co jest na dole, w wersecie 17 i 18. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie miało być poznane i nie miało wyjść na jaw. Zwróćcie uwagę, Jezus zaczął tak trochę jak niby ostro i tajemniczo, ale tutaj ostatecznie objaśnia. To nie jest tak, że zamierzam komukolwiek coś odbierać i czegoś mu odmawiać. Jeśli ktoś chce, dostanie i może to zrozumieć. Tak? Może zostać udzielona mu pomoc w zrozumieniu. Dlatego, że tak właśnie jest ostatecznie, dlatego Jezus wzywa. Baczcie więc, jak słuchacie, albowiem temu, który ma, będzie dodane, a temu, który nie ma i to, co sądzi, że ma, zostanie odebrane. Czyli pokazuje, że rzeczywiście odpowiednie nastawienie do Jezusa, do Jego słowa, ma określone ostateczne konsekwencje. Zachęca w związku z tym Jezus, aby jednak potraktować to Jego przesłanie i Jego samego w sposób rozważny, bo może się okazać, że wtedy, kiedy przyjdzie czas rozliczenia, człowiek zostanie z niczym w ręku. Tak? Popatrzcie na to jeszcze z innej strony. Ten tekst jest właściwie o tym, jak osiągnąć sukces. Akcent ostateczny jest właśnie na tym. Tak? Czyli Jezus nie odwraca tego, nie odwraca tego porządku, nie mówi, że ale dla was, ale tym najgorszym to diabeł wyżre to całe słowo. Tak? On odwraca to, jakby układa tą myśl tak, że chce zaakcentować, że ci, którzy przyłożą właściwą miarę do mojego słowa, którzy przyłożą właściwą miarę do mnie jako słowa i zachowają tą relację ze słowem, wydadzą owoc. Tego wam życzę. Tak? Taki jest kierunek wypowiedzi Jezusa. Jezus chce, abyśmy ci, którzy go otaczają, którzy go słuchają, odnieśli sukces ostateczny. W związku z tym, to słowa, które czytamy tutaj w 18, są tym bardziej istotne. Tak? Mówi, że ci, którzy nie idą tą ścieżką, mogą że się okazać, że inwestują w rzecz, która jest co najwyżej krótkotrwała jako wartość, albo przedstawia wartość jedynie pozorną. Oferuje wam coś, co ma wartość nieustającą, jakby nieprzemijającą. Dobrze, moi drodzy, przetrzymałem was strasznie, wybaczcie mi to. Bardzo dziękuję za cierpliwość. Jakbyście mieli jakieś pytania, mail jest mi gdzieś tam dostępny. Jeżeli by to ktoś chciał, to mogę się podzielić. Jeżeli macie jakieś inne pytania, czy jakieś inne sprawy związane z tym kursem, Łukaszem, jestem otwarty. Trzymajcie się. Dziękuję.